witajcie w kolejnym vlogu. Co się tak kręcisz? W sumie dzisiaj zaczęłam późno vlogować, już przed 15. Nagle zrobiło się piękne słońce po pochmurności całego dnia. Nagrałam dla was dwa filmy ulubieńców i Szusz lubi, więc pewnie się pojawią jakoś pod koniec miesiąca, nie wiem w jakiej kolejności, przed tym czy po tym filmie. I co? Taki dzisiaj dzień, jest taka pogoda, niby ładnie, niby słońce świeci, ale ale tak za chmurkami, że ani nie można iść na plażę. Tak, widzicie, mam bluzę z długim rękawem, krótkie spodenki. Nie jest mi zimno, ale tak, żeby się też rozbierać do kostiumu, to też nie jest tak ciepło, więc taka pogoda nie wiadomo. Nie wiadomo jaka. Chyba tak lepiej, ale tu nie mam was gdzie postawić, dlatego tak. Więc chyba pójdziemy z sushi na spacer na plażę. Może poczytać trochę książki. Co ty na to? Muszę jeszcze właśnie zmontować. Tu mam właśnie dwa filmy zmontować, wrzucić i tak dalej, więc to mi też trochę zajmie i chyba coś zjem. Mam ochotę na zupkę chińską. Tak, wiem, że niedobre, niezdrowe. Nie to niedobre, pyszne, niezdrowe. Ale mam ochotę, więc taki dzisiaj będzie obiad. Nie sushi? Sushi ma swój obiad. Moja pyszna zupka. Nie piszcie mi, jak bardzo jest niezdrowa, ja wszystko wiem. Nie odbierzecie mi tej radości. Jestem na wakacjach. A potem będzie bajeczny. Też super. I montuję filmik, jak widzicie. To są ulubieńcy. I tak właśnie, czasami pytacie, jak to jest. Kurczę, denerwuje mnie, zobaczcie, coraz bardziej porywane firanki. Czasami niektórzy mówią, o, jak to jest przecież w ogóle wrzucić filmik i nagrać tak 5 minut w ogóle. Blogerzy mówią, że wyczytam, blogerzy mówią, że pracują, to nie jest praca, przecież tak samo robi. A słuchajcie, potem, no to jest ignorancja albo niewiedza, albo no, nie wiem. Ale ktoś, kto sam to kiedykolwiek zrobił, chociaż raz. I często też, bardzo często są takie maile od dziewczyn, że och, wiesz co, nagrałam film, ile to jest pracy, żeby nagrać, żeby to zmontować i w ogóle złożyłam to, a to jest beznadziejne i w ogóle nie wyszło, albo i co ja mam teraz zrobić, albo potem do mnie piszą dziewczyny, że no dobra, już nagrałam wszystko, ten ok, wrzuciłam, a tam kilkanaście wyświetleń, ja bym chciała mieć takie jak ty. No i ludzie nie rozumieją tego, że wiecie, to kosztuje naprawdę kupę pracy i wysiłku i pomysłu, i kreatywności, i wszystkiego. I też to, że ja no, mam duży kanał, ale wiecie, ja na to pracuję i tak, pracuję na to, to nie jest to samo do mnie, nie przyszło, nie spadło mi z nieba, tylko pracuję na to od 6 lat, nie? A wszystkim się wydaje, że to jest takie, wiecie, po prostu pyk, wrzucić filmik, nagrać, łatwizna, po prostu dziecinnie proste. No a potem się okazuje, że jednak nie, także no i dzisiaj jest taki dzień właśnie na przykład, że pół dnia spędziłam na nagrywaniu i teraz pewnie drugie pół spędzę na edytowaniu, potem jeszcze trzeba to, się musi, wiecie, zrenderować. Później jak już się zrenderuje i będzie takim gotowym plikiem do wrzucenia, to musi się to wrzucić, tutaj jest wolniejszy internet, no w domu to idzie szybciej. No ale jak się wrzuci, to potem trzeba zrobić miniaturkę, tytuł, tagi, zaplanować, zastanowić się nad datą, kiedy to wrzucić, dodać do listy i tak dalej. Wiecie, to jest naprawdę, to tyle trwa, to się wszystkim wydaje, takie zrobić opis do filmu, jakieś linki, cokolwiek. To naprawdę jest cały dzień roboty. Także i tak się cieszę, że tutaj mam w miarę taki sprawny internet, swój własny, bo oczywiście ten kempingowy nie działa, przy którym mogę cokolwiek zrobić. A i w ogóle, słuchajcie, mam zaciągnięte rolety i tu z tyłu działa wiatraczek, bo właśnie zrobiła się mega pogoda i zaczęło mi tutaj grzać. Rolety są takie nieprzepuszczające słońca, więc jest chłodniej. No i tak. Teraz widzimy mój obiad. Czuję się, nie wiem dlaczego, ale zupki chińskie mi przypominają właśnie te czasy, kiedy 10 lat temu jeździliśmy na Hel.
jako studenci wszyscy jedli zupki chińskie albo kanapki z pasztetem, takim drobiowym, w tych okrągłych takich plastikowych puszeczkach, które się otwierało. I to mi się z tym kojarzy chyba, bo normalnie, wiecie, ja nie wiem, normalnie takich rzeczy, ale tutaj właśnie pączki, batoniki normalnie jem, to się przyznaję, ale zupki chińskie, no nie mam takich pomysłów w domu. A tutaj są wakacje, jesteśmy na Hello, tak jak mówiłam, że jakoś nie chce mi się gotować dla samej siebie. Nie, wczoraj byłyśmy z sushi na obiedzie w knajpie, ale jakoś nie to, że nie lubię, ale po prostu mi się nie chce, wiecie, nie przeszkadza mi to. Czasami mam ochotę, też nie rozumiem, czasami ludzie mówią, jak to samemu do knajpy, samemu do kina. Nie, to w ogóle nie jest tak mina, ja nie mam z tym problemu. Po prostu mi się nie chce. Mam z tym, jak mam taką pyszną zupkę chińską. To po co? Nie, no żartuję, ale... uwielbiam zupki chińskie, naprawdę. Hej, hej, to znowu ja. Przepraszam was, ale dzisiejszy vlog nie będzie jakiś fascynujący, bo... no hej, większość dnia... no chodź! Większość dnia albo... gdzie byłaś? Gdzie byłaś? Na spacerze byłaś? Czy z innymi psami się bawiłaś? Większość dnia... siedziałam przy kompie montując filmy, no ale czasami tak musi być po to, żebyście mogli mnie oglądać. No i w daily vlogach tak jest, że czasami no... niektóre dni są mniej ciekawe niż inne, jak to w życiu bywa. Co jest? Zbroiłaś coś, że masz taką minę? Zbroiłaś coś, że masz taką minę? I tak, chciałam wam jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach, ale właśnie... co jest? Mam zamiar sobie dzisiaj nałożyć jakiś olejek na włosy. Mam tu te, które wam pokazywałam w unboxingu, to jest na Komi, to jest olej ze słodkich migdałów, olej makadamia i olej awokado. I rozśmieszył mnie jakiś komentarz, ktoś napisał, bo tu jest na tym makadamia, jest napisane, że to jest antycelulitowy, nawilżający i przeciwstarzeniowy. I ktoś, jestem bardzo ciekawa, jak olejek antycelulitowy zadziała ci na włosy. Nie, ludzie nie rozumieją, że są składniki, które potrafią być dobre i dla skóry, i dla włosów, że może działać i na włosy, i na celuli, i tak dalej. Nie wiem, czy to takie śmieszne, czy... nie wiem. W każdym razie chyba spróbuję tego olejku makadamia. I spróbuję sobie może zrobić jakąś taką maseczkę, czy coś na twarz. Moja skóra nie jest... Nie za bardzo lubi olejki i ja potem czuję się taka, może nie to, że zapchana, ale taka tłusta i bleh, mi się wszystko lepi, więc ja zazwyczaj nakładam taki olej i później go ścieram chusteczką, żeby, no, żeby nie zostawał na całą noc, ale na włosy jak najbardziej. Chyba właśnie, bo pisałyście mi, że awokado jest za ciężki na włosy, natomiast będzie fajny do ciała, więc spróbuję sobie może zrobić takie dzisiaj spa w przyczepie. Tak, chociaż tutaj w tym makadamie jest napisane, że zapobiega poparzeniom słonecznym oraz chroni skórę przed słońcem. Ciekawe to jest. No zobaczmy. Ten mam większy, ten mam 50 ml. Tu mam 2 30, a ze słodkich migdałów jest, zwalcza rozstępy, nawilża, wygładza skórę w przypadku rozstępów oraz blizn. Jest delikatnym olejem, więc może być stosowany nawet u dzieci. No zobaczymy, tam wam znać. I jeszcze jedna rzecz z tego haulu, o której wam chciałam powiedzieć, to jest to masełko z The Body Shop. I to jest Shea Butter. I powiem wam, że jest bardzo fajne. Ja je mam z kosmetyków z Ameryki, gdzie one są no, dużo tańsze niż w Body Shopie, bo normalnie to masło ile kosztuje? 50 zł? Nie wiem. W każdym razie no, one do najtańszych nie należą. Fajnie nawilżę, chociaż ja nie powiem, że to jest jakieś wow. Ale to, czego nie lubię, i wiecie co, ostatnio Zoella pokazywała też masło z The Body Shopu, tylko z zielonej herbaty, w swoich ulubieńcach, i powiedziała, że używała go na wakacjach i nie za bardzo mogła go używać, bo jej się to ciało lepiło. I ja mam dokładnie to samo, że na noc to jeszcze jak cię mogę, ale jak ja go nakładam rano i mam go na sobie
tyle gości, bo zazwyczaj tutaj i tak biorę rano i wieczorem prysznic. Ale jak w ciągu dnia, to ja czuję, że wiecie, jestem taka, jak nie wiem, po olejku do opalania, takim kremem, takim, no wiecie, kremie do opalania, który po jakimś czasie robi się lepki. I nie lubię tego, naprawdę tego nie lubię. Gdzieś tam jeszcze na nogi czy coś, okej, ale tutaj to wiecie, się czuję, jakbym była brudna, spocona czy coś takiego. I jakoś to masło, no szkoda, tak fajnie pachnie. Ale też mówię, dla mnie to ono nie jest, a ja nie mam, ja mam zupełnie normalną skórę na ciele, która nie potrzebuje jakiegoś mega nawilżenia. Więc nie wiem, dajcie znać, jestem ciekawa, co sądzicie. No i dzisiaj będzie seans filmowy, mam dwa nowe filmy, mam... W sumie nie wiedziałam, co mam ochotę obejrzeć i po tym Wiek Adeline, o którym wam opowiadałam, że mnie tak dosyć wzruszył i stwierdziłam, że jest fajny, to dzisiaj będzie Gwiazd naszych wina. Jest jeszcze drugi film, Najdłuższa podróż, on chyba dopiero wchodzi teraz do kin. I to też jest na podstawie książki, no wiecie kogo, Pamiętnik właśnie Gwiazd naszych wina i tak dalej. A wyleciało mi to, zawsze jak wam coś opowiadam, to wylatują mi nazwiska albo jakieś nazwy z głowy. Nicholas Sparks, o, to też jest na podstawie powieści Nicholasa Sparksa, a większość z tych filmów, no wiadomo, że to nie są jakieś arcydzieła, ale tak na wakacjach właśnie przyjemnie się ogląda takie romantyczne filmy i w ogóle. Więc taki plan na wieczór i jeszcze fajną książkę, którą też nie wiem skąd ją mam. Przypadkiem ją ściągnęłam albo od kogo się dostałam. To jest Arabska krew Tania Walko i wczoraj zaczęłam ją czytać. I to jest taka beletryzowana powieść, ale dużo informacji na temat politycznych, kulturowych uwarunkowań życia w krajach arabskich, że to jest niby, to jest wymyślona historia, tak? Nie jest oparta na faktach. Kobiety, która wyszła za Araba, potem tam pojechała, oczywiście było coś nie tak, urodziła córkę, tam gdzieś się rozstali i ta córka już została i się wychowywała tam, uciekła od tego ojca, ale jest taka, no wiadomo, bardzo arabska. Matka jest Polką, no się spotykają po latach, kiedy ona już, już jest dorosła, ma męża Araba. No i sama do końca nie wie, czy jest Arabką, Europejką, w każdym razie, no takie kminy na temat życia kobiet w krajach arabskich, a też poznałam kilka kobiet, które właśnie Polek, które wyszły za Arabów i właśnie no, też dużo ludzi mówi o tym, że ten nasz obraz jest taki bardzo skrzywiony przez to, że zazwyczaj znamy historie takie bardzo złe i bardzo drastyczne, które zdarzają się tak samo, no tak samo są źli mężowie i złe małżeństwa w Europie, w Polsce, wszędzie wiadomo. No i wiadomo, że to jest inna kultura, zupełnie odmienna od naszej, inna religia i oni nie rozumieją nas, my nie rozumiemy ich, nie można nikogo oceniać ani osądzać. No w każdym razie generalnie to mnie bardzo, bardzo interesuje, zawsze lubiłam jeździć dużo wcześniej, kiedy było spokojniej, zwiedziłam krajów arabskich, no, na przykład byłam w Syrii, tak, gdzie teraz już nie ma opcji, żeby pojechać. I fascynuje mnie w ogóle ta kultura, to życie i lubię o tym czytać, tym bardziej, że cała ta sytuacja teraz, która się dzieje z państwem islamskim, jest naprawdę bardzo niepokojąca i z tego, kurczę, no, będzie poważny problem, bo to jest, no, to co się dzieje jest przerażające, a Europa i Stany chyba nie za bardzo wiedzą, jak reagować. I w ogóle problem terroryzmu i tak dalej, już tutaj się nie będę rozgadywać, na pewno wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie tutaj jest właśnie znowu trochę tak jak to stulecie winnych, że ta polityka, ta kultura, tradycja i religia, ale w takim ujęciu przedstawionym przez życie zwykłych rodzin, ludzi, którzy są w to uwikłani, tak. To mnie bardzo fascynuje, także Arabska krew Tania Walko. Jeżeli macie ochotę poczytać, jeżeli was interesują takie tematy, więc to też jest książka na wieczór. No i tyle. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Susi, chodź, pożegnę. Chodź. No chodź, nie śpij w kącie. Chodź. 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 Chodź.
Ojku, 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 ojku. Żegnamy się, tak? Pa, pa. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już. Pa, pa. To jest takie, taka wzorowane na tych pędzlach Sigmy. Mi kiedyś Sigma przysłała też taki zestaw w takiej figbie. No i są śliczne. Są śliczne.